Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Ponad 4000 krakowskich uczniów zdawało 3-dniowe egzaminy gimnazjalne. Uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz językiem obcym. Pomimo strajku nauczycieli, egzaminy w 64 krakowskich szkołach odbyły się bez większych problemów. Egzamin na początku nie było wiadomo, czy w ogóle się odbędzie. Były strasznie komplikacje. Moi koledzy się strasznie stresowali, nie wiedzieli, co się będzie działo, ale ostatecznie, jak widać, egzamin się odbył. Był stres tylko w związku z tym, że może się nie odbyć, albo będą jakieś problemy organizacyjne, ale wszystko dobrze poszło. Powiedzmy, że to, że był strajk, no nie pomogło, ale nie było jakiegoś ogromnego stresu. No, zapowiadali, że będzie, nawet jeżeli by nauczyciele mieli się nie zgodzić, no i faktycznie udało się pod tym względem raczej. W związku z sytuacją strajkową w naszej szkole były trudności dość spore, natomiast dyrektorzy szkół współpracujących, szkół średnich, zapewnili nam komisję nauczycieli ze szkół zewnętrznych. W związku z tym udało nam się skompletować komplet komisji egzaminacyjnych. Dom Pomocy Społecznej imienia Ludwika i Anny Helclów, jeden z najstarszych tego typu budynków w Polsce, przeszedł remont, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli bardziej komfortowe warunki. Z troski o seniorów zmodernizowano pokoje, łazienki i korytarze. Dokonaliśmy przeróbek i podziału na mniejsze pokoje oraz zwiększeniu liczby łazienek bezpośrednio dostępnych dla mieszkańców. A w związku z tym mamy pokoje 2, 3 i jedną salę czteroosobową. To jest i dostosowanie do wymagań czasu po prostu. To jest kwestia związana na przykład z ochroną przeciwpożarową, która jest bardzo istotna w tego typu obiektach, zwłaszcza kiedy mieszkańcy sami nie mogą w razie pożaru ewakuować się. Docelowo możemy mieć tu 387 mieszkańców. Obecnie z uwagi na prowadzone i planowane prace remontowe 353 osoby. Zdewastowany pawilon oświęcimski w Lasku Wolskim odzyskuje dawny blask. Zakończył się właśnie remont budynku. Wkrótce stanie się on centrum proekologicznych inicjatyw i jedną z atrakcji miasta. Jesteśmy przy pawilonie okocimskim, który już wkrótce będzie pełnił zupełnie nową funkcję. Do tej pory pełnił funkcję głównie restauracyjną. Teraz zamieni się w Centrum Edukacji Ekologicznej o wdzięcznej nazwie Symbioza. Cała przestrzeń wokół pawilonu będzie bardzo otwarta na mieszkańców. Będą tutaj hamaki, będą leżaki, które będzie można bezpłatnie wypożyczyć. Będziemy mogli tutaj napić się również kawy i mamy nadzieję, że spacerujący po Lesie Wolskim będą nas chętnie odwiedzać. Pracujemy nad tym, aby już od września, października zaprosić Państwa na ekspozycję stałą, natomiast aktualnie zapraszamy na zajęcia odbywające się w terenie, tak zwane spacery leśne. Będziemy mieć wyjątkową ekspozycję, będzie można doświadczać lasu w troszkę innym wymiarze niż jest to w typowym muzeum. Dzieci i dorośli będą mogli doświadczać przyrody w budynku, paradoksalnie. Dwór Badenich na Wzgórzach Krzesławickich to zabytkowy budynek z 1874 roku, otoczony parkiem. Kiedyś znajdowała się w nim szkoła, a później przedszkole. Teraz pałac popada w ruinę, dlatego Zarząd Zieleni Miejskiej chce znaleźć inwestora, który go wyremontuje i tchnie w niego nowe życie. Ten dwór przede wszystkim ma historię bardzo ciekawą, czyli ma tak zwaną duszę. Można tam ściągnąć klientów w związku z tym, że jest to miejsce położone w parku, jest cały dwór otoczony zielenią. Jednocześnie sama architektura jest bardzo ciekawa. Budynek sam w sobie jest w całkiem niezłym stanie. Oczywiście przez to, że nie miał przez dłuższy okres użytkownika, mamy do czynienia tam z zawilgoceniem fundamentów, elewacja wymaga remontu, więc konieczne jest przeprowadzenie remontu. Tak szacowany koszt, taki, który powinien doprowadzić ten budynek do pierwostanu, to jest koszt około 8 milionów złotych. Szukamy partnera, który nie dość, że włączy się w doprowadzenie tego budynku do stanu funkcjonalnego, to jeszcze na dodatek później będzie jego gospodarzem. Na oferty czekamy do końca maja. Kraków przez 2 dni był europejską stolicą samorządów. Na 5. już kongres przyjechało pod Wawel prawie 2000 osób – samorządowców, polityków, naukowców i przedstawicieli biznesu. To jest jeden z największych kongresów w Europie poświęconych polityce samorządowej, polityce
miejskiej. To są na te naprawdę miejsce, gdzie można wymienić doświadczenia z kolegami z innych miast europejskich i nie tylko europejskich. Na kongresie dużo jest paneli dyskusyjnych dotyczących właśnie strategii zarządzania finansami i tego, jak w jakim kierunku iść, jakie to mają być te samorządy. Mówimy też o współpracy, to co w przyszłości nas czeka, o współpracy, takim partnerstwie samorządu z biznesem. Dinozaury zawitały do Tauron Areny Kraków. 18 naturalnych rozmiarów stworzeń pokazuje swoją historię sprzed 200 milionów lat. Widowisko, które widziało ponad 9 milionów osób w ponad 250 miastach na świecie, będzie można zobaczyć jeszcze w ten weekend. It's from the BBC production of Walking with Dinosaurs that was started in actually 1999, and then some clever Australian decided, you know, why don't we make a stage show of this? And they got together with some designers. They raised $15 million. The show's been going since about 2005. A show is for everybody, for the whole family, but it's also scientific but educational, and it's a spectacular. Where else do you see 18 life-size dinosaurs walking around the stage? Więcej najnowszych wiadomości znajdą Państwo na naszych stronach. Do zobaczenia za tydzień.